Jednym z największych blokerów, aby iść przez życie na własnych zasadach i dorosnąć, jest ignorancja. Zwróć uwagę, że świat cały czas idzie do przodu. Perspektywa patrzenia na różne tematy, w tym zdrowia, bycia, doświadczania, ale nawet ilości planet, które są w naszym Układzie Słonecznym, zmienia się w zależności od naszej wiedzy, od nauki, od doświadczeń i możliwości poznawania otaczającego świata. Sprawdź, czy Twoja wiedza, którą nabyłeś w szkole, jest dalej aktualna, bo czas przyspieszył, mimo że nie istnieje, to pozmieniał różne punkty widzenia i patrzenia na otaczający nasz świat. Więc ignorancją jest to, aby nie iść z tym światem do przodu. I jest to największym blokerem, jaki może zatrzymać i pozwolić skostnieć w jednym miejscu, w którym się było kiedyś, zamrozić się na lata, aby nie żyć i nie doświadczać otaczającego świata. Sprawdź, ile aktualnie mamy planet w Układzie Słonecznym, bo w trakcie mojego życia zmieniło się to ze 3 razy, ze względu na definicję, co jest planetą, a co nie. Sprawdź, jaki sposób odżywiania i z jakiego powodu jest teraz tym wiodącym, a jaki jest rzeczywiście taki, który służy Twojemu zdrowiu. Sprawdź, co się mówi o medycynie, o tym, w jaki sposób podchodzić do swojego zdrowia. Sprawdź alternatywne sposoby patrzenia na życie, inne niż te, o których byłeś czy byłaś uczona kiedyś w szkole. I wybierz z tego wszystkiego, co sprawdzisz, czego się dowiesz, coś, co Tobie pasuje, coś, co Cię wspiera. Nie zatrzymuje w miejscu, nie mrozi i nie mówi, że już się nie da więcej i trzeba czekać na koniec. Tylko żyj z radością, z pełnią życia. Ogarnij się i zacznij żyć na własnych zasadach, uświadamiając sobie, że czas się nie zatrzymał, że świat dalej się kręci, mimo że edukacja już jest dawno, być może za Tobą. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć!